Michał Cichy, MMA.pl, a ze mną Elana i Stal. Po jednej walce jednak nie zawalczyliście finału, ale najpierw zacznijmy może od tej pierwszej walki między wami. No chyba wyglądało na prostą robotę, ale wjechaliście w nich bardzo mocno. Nasze wszystkie walki będą wyglądały tak, że będziemy kończyć je w maksymalnie minutę. Także żadna z ekip nie przetrwa dłużej w klatce niż z nami minutę, to gwarantuję. Górnik Wałbrzych awansował do finału, ale chyba oni największe straty ponieśli po tej pierwszej walce. Tak, ponieśli. Tam połamali sobie ręce, także... Wybił bark, drugi złamał rękę, także czekamy na finał. Też dajemy im maksymalnie minutę. Jeśli zregenerują dobrze i wjeżdżamy, nie? Wjeżdżamy. Jak w masło. Nie było jakiegoś pomysłu, żeby Wisłoka jednak wystąpiła zamiast nich? Mamy z nimi ugadany super fight na drugiej albo trzeciej edycji 5x5. Ale to w takiej małej klatce też? Tak, w małej, żeby nie było uciekania. Jedynka i do przodu i wygrają twardsi. Jak się w ogóle podobało dzisiaj? Mega się podobało. Mam nadzieję, że na następnej gali zaskoczymy jeszcze lepiej. Jeszcze szybciej to zrobimy. Zmotywowani tak jesteśmy. Ja ogólnie dzisiaj już będąc w Toruniu, to już słyszałem, że miasto żyło tą galą. Dużo osób rozmawiało o tym. Jak w ogóle zainteresowanie? Jesteś zadowolony? Jestem bardzo zadowolony. Nie spodziewałem się tylu wykupionych pay-per-view. Ja robię to dla kibiców, nie robię z tego, żeby zarabiać. Mi wystarczy, że idę na zero. Robię to, co kocham. Mam swój biznes legalny. I co, ciągniemy to dalej, tak? To co kibice kochają. Wybrałem dobrych wojowników, którzy tak, Tak jak powiedział, tak zrobiliśmy i tyle, nie? Dokładnie. Mały zadowolony z dzisiejszego występu? Zadowolony, ale nie do końca. No wiadomo, że jeszcze czekało się na ten finał. No ale nic, no trudno, no pierwsza walka też chłopaki pokazali tam jaja i naprawdę fajnie się to oglądało, dlatego tym bardziej trzeba czekać na ten finał. Zrobimy dobrą walkę i będzie co oglądać na pewno. Myślisz, Denis, że to był błąd Górnika, że oni pozwalali jakby wracać tym zawodnikom do walki, bo bardzo, bardzo dobrze robiła Wisłoka, po prostu jak jeden padał, poczekał sekundę, aż oni odbiegną i wracał do walki. Powiem tak, jakby mi ktoś padł na kolano, ja od razu bym do końca walił, żeby go usadzić, nie żadnego knockdownu. Ja już mówiłem, że jak ktoś padnie, ja jeszcze podchodzę i walę, tak? Takie były zasady, wszyscy znali. Także na własne życzenie mogą panowie mieć, nie? U nas ktoś leknie na kolano, my wiemy co robić. Albo czekamy po prostu, nie? Czy się podniesie, czy się nie podniesie, nie? I tyle. W moim przypadku tak było, no. Tak, dokładnie. Przeczeka przeciwnika, czy się podniesie, jakby się podniósł, dostałby bombę i tyle. Światełko zgasło i po walce. Mówicie o drugiej, trzeciej edycji, to kiedy już możecie zdradzić, kiedy druga edycja będzie? Za 3 miesiące. Dobra, tam rozumiem ma być finał z Górnikiem, tak? Tak, będzie finał z Górnikiem, będzie jeszcze jeden turniej nowy 3x3, też będzie turniej też o 50 tysięcy 1x1 jak nie zrobimy sobie kontuzji na Górniku, tylko ich po prostu rozjebiemy, to wychodzimy wtedy do Extra Fightu 5x5 z Wisłoką Dębicą, tak? Dobrze mówię, tak. A powiedzcie mi, mieliście okazję oglądać ten turniej 1x1, bo ty, Denis, wiadomo, organizatorsko, ale czy panowie mieli okazję obejrzeć? Nie, mieliśmy okazję, no. Fajnie się to prezentowało, tym bardziej ja byłem ciekawy, jak to będzie wyglądało, bo była tylko jedna runda do końca. Chłopacy byli twardzi. Myślę, że ogólnie ci, co oglądali, podobało im się bardzo, bardzo, nie? Bo było krwawo. Chyba zwycięzca bez zaskoczeń, bo od początku się mówiło, że Adam Biegański będzie faworytem. Tak, to jest typowy parterowiec, on zna się, to nie jest taki typowy sportowiec, to jest gość z charakteru z ulicy. Tak. Zwykły sportowiec myślę, żeby tak sobie nie poradził jak Wiking, nie? A to jest gość też z zasadami, też gość, który się licofa, też się napierdala, może się bić w stójce, też na wotory nie odklepywał, tak? Też walczył do końca, nie? Także to jest charakterny chłop, dlatego gratuluję mu i też pewnie się zobaczymy na następnej, na trzeciej edycji. No to cóż, panowie, dziękuję ci bardzo wam za poświęcony czas i widzimy się na następnych edycjach. Dziękujemy bardzo. Trzymaj się, hej.